Bartek, tak sobie myślę, że gdyby tych sytuacji też połowę dzisiaj udało się wykorzystać, to pewnie przynajmniej z jednym punktem byście do Poznania wracali. Nic dodać, nic ująć, taki mecz. Już w pierwszej połowie brakowało tam dokładności przy ostatnim podaniu. Powinniśmy sobie stworzyć jeszcze kilka groźniejszych sytuacji do przerwy. Ale się nadzialiśmy dwa razy, straciliśmy dwie bramki. W przerwie powiedzieliśmy sobie, że spokojnie jest to do odrobienia i rzeczywiście było, bo w dużej mierze kontrolowaliśmy to, co dzieje się na boisku w drugiej połowie, ale piłka nie chciała wpaść do bramki. Czasami brak szczęścia, czasami złe wybory, tak jak mój na przykład. No właśnie, brak szczęścia czy brak umiejętności, bo to też można rozpatrywać z dwóch stron, bo czasem brakowało rzeczywiście niewiele, tam centymetry pewnie gdzieś obok słupka ta piłka przelatywała. Tak jak powiedziałem, czasami właśnie gdzieś tam bardzo niewiele się myliliśmy przy strzałach, a czasami w takich dogodnych sytuacjach, jakie ja miałem, zły wybór. Powinienem uderzyć obok bramkarza, a nie próbować nad nim, tym bardziej moją prawą nogą i wyszłego się.